Dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek. Jesteśmy na pograniczu Niemiec i Szwajcarii. Idziemy na spacer. Się spotkaliśmy wszyscy. Nie no, jeziorka nie ma, ale jeziorek to już ma odbiór za chwilę na lotnisku. Idziemy się przewietrzyć w trakcie długiej podróży. No i będziemy wchodzić na wieżę widokową, a tutaj winda. O. Inne standardy są jednak. Tak jest. Nagle ich oczom ukazał się las. Długo jedzie. 33 pasażerów możemy zaraz zabrać. 35 piętro, o! O! Ale to jeszcze nie jest sama góra. Widzisz? No a jednak. Ale da się jeszcze wyżej, ty Andrzej. Dawaj. Ktoś nam zabrał. No i masz. Kurde, nie tu wysiedliśmy. A ja wiem, kto to wcisnął. Ona wiedziała, że my pojedziemy windą. No tu już trochę lepiej. No. Opatrzę nam. No ale to da się jeszcze. No. Ej. Do góry. Także dzisiaj odcinek krajoznawczo-turystyczny. O, proszę. O. Ktoś tu siedzi nawet. Schwarzwald. A po tej stronie nic nie ma. Jest. Są bunkry? No tu nie ma, ale też jest zajebiście. Cytując klasyka. Trzeba dotlenić. No właśnie cykl rozpalili. No, gdzieś dzwonią. Dalej. Rozdruk zrobiony. Jeszcze przebieżka do auta i jedziemy. Czerwone mięsko. A po co pije czerwone mięsko? Co to by finki miały lepiej transportować. No to jest nasz taras. I teraz patrzcie, wyjeżdżam z tarasu. Rozpędzam maszynę. I wylatuję. A teraz. O. Oczywiście tutaj bike park. O. Brat, chłopcy jadą. Tak, ja tu boksy techniczne. No i zaczynamy. Nie, tak to może nie. Ale nie, bo to trzeba by z tej linii pojechać do lewej, nie? Nie tam do prawej. To tutaj trzeba uważać, bo na wyjściu z tego jest wzdłużny korzeń. Z tej szczeliny. No i git! O, przyczepiłem się do drzewa. Tam jest kładka normalnie? Znowu. Nie no, najlepiej jest jechać tam. Tamtą stronę. Tu
Après, il a quand même une façon de tenir la galère. Si, si, c'est lui. C'est ça qui m'a fait rater. Posłuchy bez większej filozofii. A tu szeroko się traci trochę. No, no tak, 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 tak. Więc to musi być tak, że tu ci wyjdzie idealnie z tej szerokiej wtedy, nie? A bo jest szeroko, to ktoś cię może porobić. No, no tak, bo ci zamknie linię, nie? Tutaj. I w szczelinę, i w szczelinę. Tutaj. O! No i... I w dziurę, w dziurę. Nie, Leszek, tędy nie. Tędy nie, nie, nie. Jadzie Maciek. No i lepiej tego nie zrobisz. Ale pozmieniali, to w ogóle inny najazd, tam była sekcja stamtąd szło. Taka duża. A teraz to jest tak, w sumie to jest sama dekoracja. Patrząc na stopień trudności tych dropów. Pod kamery. No tak, zdecydowanie. A, okej. Okay. Sudy? Nie, no to i prosto, kurczę. Myślałem, że to będzie jakoś... Te kamienia do, na jakąś miniankę, a to w zasadzie z tej linii to... No ale on coś tutaj chciał zrobić. Chciał wlecieć wszystko tam. Ładnie podsypane wszystko, ale kurde. Ale mam wrażenie, że to upościli. Tak, tak, przecież ta inna stasyka była tam, pamiętasz, tak z góry taka dłuższa była. Była, była. Zjeżdżało się i zawije... Słaby. I on był zaraz po zakręcie. No i widziałeś. I przecież mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że tam na górze, w tym lasku, to też będzie brać. Łasko, nie ma tych zawiasów tyle, jest prosto puszczone. Wtedy były takie ciasne zawrotki, pamiętasz? Między drzewami. Dobrze, jedziemy dalej. Taki celajn. Nie, no tu trzeba po szczycie lecieć wszystko. Na to wygląda. No, dokładnie. Nie tak. Nie, 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 na prawo tu co. Ja mam lepszą. Stędy bym pojechał, właśnie stąd bym pojechał. No jest co prawda trochę zjeżdżania, ale zdecydowanie więcej jest podjeżdżania, jak to zwykle. I to takiego pod Krzycha właśnie jedzie. O, ale coś ubrudzony, co to, gdzieś leżał kolega Krzysztof, Maciek nie daje rady za nim. A, Krzychu coś przepala. Dlatego. A tu trasa bike parku wylatuje za siatkami. Lesiuwa smaży do góry. Jadą nasi przez boks.
chyba już, no już mam dość. Wrum, 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 wrum. Jakaś bakteria, bo się kiedyś śmiałam. To takie kucie w brzuchu. Dobra, jedziemy po wodę i do dzieła. Let's go. Dobra, i teraz już mieszany trening, damsko-męski, najfajniejszy. Zobacz, chodź, chodź. Akurat fajnie, bo nanieśli dużo tego. Wjeżdżasz po płaskim i jedziesz po płaskim, po płaskim, po płaskim, po płaskim. Cały czas po szczytach, nie? W sensie, a tutaj? No jak cię zwniesie, no to, no to tędy jedziesz, tak. Jak cię zniesie nawet tam, no to tam tylko lekko podchopniesz i lejdziesz, nie? No tamta linia to jest ta, co jechaliśmy tam, ten kamień i po płaskim prosto i to jest najpłynniejsza linia. W sensie tutaj, a tutaj tylko na ten kamień trzeba podrzucić i tam zjeżdżasz, tak? Tak, no i ewentualnie... I na tym kamieniu mnie wybiło, tak? Nie, ty jechałaś tamtędy. Którędy? Trzy. Którędy? Tędy jechali? Ty jechałeś w ogóle po tamtej stronie i tu jest też płasko. I tak po tamtej jeszcze można, tamtej. Ale ta jest najwolniejsza. Bo musisz pamiętać, jak wychodzisz z łuku z zakrętu, nie? Żeby zwolnić. Żeby no i tutaj też zwalniają, żeby się zmieścić na tą linię. A na tamtą lecisz płynnie. Dobra, szerokiego. Ja jechałam na pewno przez ten kamień. I... Musicie pojechać to jeszcze dwa razy. I tu się zatrzyma. Za trzecim razem zobaczycie, jak to super płynnie i gładko idzie. Bo za pierwszym to zawsze jest sztywno, nie? Ale ta linia się wydaje najpłastsza. Tak, no najlepsza jest, bo za tutaj trzeba na górę wjechać. No właśnie. Jeju. Krzyknęliby coś. To najciekawiej, to zawsze jest na short track. Gdzie rower sprzedałem? Rower. Tamta jest najszybsza, jest tamta. Wiesz co? Teraz prawo jeszcze? Ale wskoczyłaś i zgasłaś. Ja myślę, wygasiło że, cię. Bo wcześniej chciałam do góry za bardzo. No. Dlatego nie dałam rady. A ten jest początek tyle. Właśnie tam się od tędy, nie tędy trzeba pojechać. Zamiast tędy jechać, to można pojechać tędy. Poczekaj. Tędy możesz pojechać, widzisz? A to nie wybierze się. Nie ten... wybierze cię. Idealnie wjeżdżasz tam. I wtedy stąd. Stąd masz na prost. Na prost, na prost, na prost. Gdzie masz wtedy ustawioną linię już, wtedy jesteś w stanie dużo szybciej to pojechać. Tylko dwa razy szybciej będzie dobrze. Sorry, sorry. Nie pytaj. Ale to też jest mi tak szerokie, że coś tam... Tak? To ty to wymyśliłaś. Powiem, że patrz na to miejsce, ono się nie zmieści. No nie zmieści się. Akurat najszerszy element mojego roweru to kierownica, mam węższą niż ty. Ile ma? 7,2. No. A ty pewnie 7,4. No. A wy że tam dobrze 7,4. Tu też było. Ale zciąłem. Po co mi tyle? No. Cieplutko. Dobrze. Pamiętam. O, 8 raz mówisz. Tam ci coś do jedzenia. Nie. Co tam macie? Ja bym chciała taką owieczkę do domu. Owieczkę? Dawaj do bagażnika. Ale hurtem. O, ja znam te dźwięki. O, idzie. O, daj daj jej. Mogę cię pogłaskać? O. Myślisz tak, tak. Ale chciałam, żeby mnie pierwsze powąchał. Nie. Nie. Patrz, on do kamery przyjdzie, patrz. Patrz. Zobaczy siebie. Co jest, kurde? A czemu ona ma tutaj takie większe? Patrz. Cipy? Nie, nie o to chodzi. A, tu. Patrz. No widzę, no. I tak sobie zobacz tam, gdzie ona to ma? To takie owce MTB. Mee! Ej, pastuch kopie. Nie, kopie. Kopie, nie? Kopie dobrze, kopie, no. No dobra, jedziemy dalej. Dałoby się. Nara. Ją uczesać. Mee! Mee! Głośniej! Mee! Mam osiołka się straszy. A jak robi osioł? Nie. No jak? Nie. No jak? Nie. No, no.
Kinga i robi osioł. No on robi coś takiego. Oj, od razu idzie. Pijemy laleczki. Pijemy laleczki. Ty jesteś znany z tego. Tak. Po ostatnim sezonie. Ja sprawdzam, czy hamulce działają. Przedni jest ok. Najlepiej jak trzeba. Będzie połysk, połysk. No i ileż tych rowerków? Kilka. No ale zaraz trzeba przerwę zrobić, panowie. Na chwilkę przerwa, bo grillujemy. Prawda. Nie, Krzyśka, ale i tak ma 116, tylko ma tutaj ogień, co nie może być więcej. Będzie żur. I teraz relacja z zawodów enduro będzie. Nie no, żarcie. Cross country. No ja też startuję, patrzcie. Patrz, Krzychu. Rozsuwam koszul, jestem gotowy. O, jedzie Lesiuwa, pali się, zaraz spali chłopaków, patrzcie. I wtedy wjeżdża Lesiuwa cały na biało. A tu enduro. Aż by się pojeździło. Ale ona na pewno pojedzie. No kamieniami, no tak, tak. Ale o to chodzi, że wiesz, no tu się ustawiasz, tu zwalniasz, widzisz to hamowanie i tu prędkość jest zero. W sensie na te belki, jak wjeżdżasz. No ten jedzie szybko, no to on to zrobi, ale widzisz. A tu wylatujesz tak po szerokim. Na ten kamień, no. Tak. Wylatujesz po szerokim, tak jak ona idzie. No i wtedy już lecisz sobie na wprost i wtedy z tych dropów spadasz dużo bardziej gładko, nie? No wczoraj jeździliśmy tylko po kamieniach. No tak, też jeździłem, no. Znaczy ja tu zawsze, znaczy dwa lata temu też rozkminialiśmy tę tą opcję, no bo wiesz, teraz tak, jedziesz na trzeciej pozycji w swojej grupce. Każda musi do tych kamieni się ustawić, więc stamtąd już się zaczyna korkować. Jak to widzisz, to od razu... A jeszcze tu są w sumie korzenie. Więc od razu uciekasz dookoła i je objeżdżasz. Nie wszystkie, bo pierwsza, druga pewnie z tej grupki pojadą, ale tą ostatnią z grupki na 100% tu wyprzedzisz, jadąc dookoła. No bo optymalnie linia się jedzie samemu i robi się to płynnie, no to wygląda dobrze, nie? Tamten kamień trochę wynosi, ale no to... To co na wyścig? Zależy od sytuacji. Jedziesz pierwsza sama, masz czysty przejazd, możesz jechać po kamieniach, jak jedziesz już z tyłu, to jedziesz tędy. No to trochę za mało zawodników najeżdża naraz, bo to od razu było widać ładnie. Jadą dziewczyny z Niemiec. No i widzisz, ta już musiała dohamować mocno. I teraz jakbyś jechała jeszcze za nimi, jako trzecia, no to już się robi dziura. Matylda, ale ty jesteś wyfitowana teraz, tak bym chciał zauważyć. W tych ciuszkach jesteś taka wyfitowana. No jak? Suwak z tyłu. No, bo nie mam cię testy. Przepuśćmy peleton. No ale też będzie śliski, chociaż tylko tyle, że wiesz, no jadąc w grupie na tego dropa, tam się trzeba ustawić do niego. No. Zjadąc w grupie, ja i tak bym chyba walił wtedy w objazd. A to przejdę, będąc drugim, trzecim. Wszystkie? Tak, spokojnie. No ale mówię, tu jest też ważny moment, bo tu bardzo dużo ludzi wypada. No. I jak nie dohamujesz wcześniej, no to... Nie, jest Kinga, nie masz nawet... Nie, to nie, po prostu objeżdżamy, żeby pamiętać wszystko, ale to... To się zmieni, to ma być łącznie 50 mm wody. To wiesz ile to jest? Dużo, bardzo, nie? To bardzo dużo. I to tak w krótkim czasie. Na błoto, no to na pewno. Dobra, jedziemy. No, jest fajnie, to też. Bo długo taka nie będzie. Będzie zabawnie. Ale ciekawie będzie na downhillu, powiem. No.
to na pewno. Ty im później ktoś będzie miał? Będzie miał gorzej. Jak kiedyś w Leogangu. Co wpadali i rowery im zostawały. Tak. Ale ten jazda? Tak. A zrobimy potem ładne zdjęcie? No dziwne, że jeszcze nie zrobiliśmy. No co ty mi robisz? Kurde. A chciałaś mnie zaatakować, ale akurat w korby stanąłem. Tomek, a zrobimy później brzydkie zdjęcia? Możemy. Brzydkie zdjęcia też są fajne. A nie, że wszystko takie piękne i kolorowe. Nie? A konarstwo od środka wcale takie piękne. Momentami nie jest. Dołem teraz. No patrz, jaki tu jest spokój na dole, patrz. Jedziesz sobie, tu tylko wrzucasz koło i dalej sobie jedziesz dołem, odpoczywasz i tu przecinasz tędy. O i blokada teraz. No tak, tak. Przednia można. Ale wiesz, że ja tutaj z kamerą w ręce to jeździłem już dawno temu. No dobra, teraz schowam, bo tamten zjazd mógł być triki. Op, 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 op. Cicho. Co ty gadasz? Fajnie jest, lekko jest. Nagrywasz? Idzie lekko. Lekko, a jak? Jeszcze ze dwie rundy zróbmy. Tak idzie letko. Zostawił mnie. Separacja. Separacja. Masakra. No. Tak się nie wstydzisz? Że musisz osadzonym torem. Tak. No i piątek to oczywiście dzień short tracków i tak się złożyło, że Krzychu ponownie z listy rezerwowej będzie jechał short tracka. W short tracku 23 kobiet pojedzie Natalka. Matylda zrezygnowała ze startu, nastawia się na XCO, więc będziemy mieli dzisiaj dwa wyścigi. My będziemy je relacjonować oczywiście. Oglądajcie. No i zaczęło się, zaczęło się. Leć. Dobra, ja idę tam na zakręt. Thank you. Szybko im to idzie, szybko im to idzie. No nie pierdzielą się, dobrze, dobrze, to dobrze, bo to tak ostatnio to było przyciąganie takie. Poszło. Hop, 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 cały czas do przodu, cały czas do przodu, hop, hop, hop! A, tam będzie kocioł na tym Rockgardenie w takim peletonie. Masakryczny kocioł. Poszło. Zobaczmy, zobaczmy, z szerokiej, albo z bardzo wąskiej.
Do środka, legi. Ale poszło gładko. Hop, 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 cały czas do przodu. Hop. Jeszcze trzy. Hop, 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 robimy swoje, robimy, hop, 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 robimy swoje, hop, 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 35, ten czas. No i tu niestety na takiej trasie pozycja startowa ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Jest tak szybko i ciasno, że to się momentalnie porozciągało. Przeskoczenie z grupy do grupy jest mega wyzwaniem. Także no, nie ma tutaj dzisiaj miejsca, gdzie można mocą zrobić różnicę. Jest szybko, bardzo szybko. Hop, 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 przechodzimy to cały czas, przechodzimy, hop, hop, hop. Ale! Hop, 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 hop. Oczko do przodu, hop, hop! Tak jest! I hop, jeden do przodu, hop, hop, hop! Hop! Tak jest! I hop, 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 do koła! I co my mamy teraz? 28. Hop, 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 bardzo ładnie, odrabiasz, to odrabiasz, hop, 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 jazda! Hop, 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 do grupy przed tobą, hop, 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 ale! Ale, ale, ale! Hop, 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 dojedziesz to, hop, 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 jazda! 28. Hop, 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 hop! Jazda, 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 jazda! Hop, 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 hop! Hop, 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 to jest do dojechania! Hop, hop, hop! Ciężko będzie zrobić z tego coś więcej, ale mega szybka ta trasa, tak się poukładało od startu, przeskoczyć cokolwiek jest trudno. Hop, hop, trzymamy to, trzymamy, trzymamy! Hop, 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 hop! Do koła, do koła, do koła! Ale, 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 hop, 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 hop! Jazda, jazda! Hop, do koła, do koła, do koła, tylko do przodu patrzymy, hop, 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 hop! Sprinterką to ty nie jesteś, no. Najgorszy wyścig w moim życiu. O, cicho tam, jak najgorszy? Nie, miałam taką bombę. Ale nie, to jest masakra przebijać się przez to stado. No nie, na tej szybkiej rundzie to było nie do zrobienia. Nie. Czy momentalnie taka dziura zrobiła między miejscami 26 a 27? Że nawet jakbyś to przejechała, no to i tak miałaś już tam dalej dziurę nie do załatania. Ale widziałam, że z każdą rundą byłaś na kamieniach coraz szybsza. No widzisz. No widzisz. Znaczy nikt, nikt nie jechał przed tobą. Nie na błędach, dobrze było. Dobrze było. No. W niedzielę będzie lepiej. Taki jest plan. No. Tam się wyświetla, 30. Mi się w ogóle rundy porąbały później, jedna mi gdzieś zginęła, a myślałem, że jeszcze jest jedna, a to było na metę. Zobaczcie, jak to jest naciągnięte.
Cała stawka, to już są takie różnice dalej, że nie do przeskoczenia, no nie ma szans. Start jest mega, mega istotny na tej trasie. Czołówka już jest powy podjazdu, a tutaj koniec jest na rok oddania dopiero. Voilà, on va pouvoir suivre cela ensemble de votre cours. Je rappelle Mathieu Villefer, bien entendu, Randy, pour la composition des trois premières lignes. Les 24 premiers joueurs partiront sur les trois premières lignes après-demain pour les épreuves de cross olympique. Le passage ici avec un petit groupe à la différence de l'équipe de transmission. Je vais mettre sur la pour le pouvoir en deuxième position. Le passage du saut. Le dernier passage dans le dernier. L'innovation pour le vainqueur de ce cross-country court dans la catégorie des moins de 23 ans. Deuxième du classement de la Coupe du Monde. Je pense qu'est-ce qu'il a fait de sa part de l'année. Alors il dit, John Riley, le pilote du U23, Andy Riley Lewis, a remporté les épreuves du U23 cette saison. Et bien voilà, pour ce podium ici, avec cette belle victoire, John Riley. Pour l'instant, vous avez remporté l'épreuve de la victoire. En effet, pour sa victoire, donc une deuxième victoire pour... le vainqueur du moment qui partira contre les deux premiers en première ligne, Dimon. Voilà, c'est parti pour ce match avec le Twitter, c'est un petit peu. Avant-dernière course du jour et une attaque, l'avance, il y a le tour, c'est bon, 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 il y a le t
Że coach kazał pozdrowić braci Brzusków. Tak? Coach Mino. O proszę. Także no. So very good guy, Piotr. Świadomo. Świadomo. Czy jeszcze maile wysyła? Kopię dzisiaj, kopię dzisiaj. A i rolkę trzeba wywalić stąd, bo oni tędy jadą, nie? Polskie flagi przy trasie powiewają, polscy kibice są. I przed telewizorami, Krzyniu. Pozdrów ludzi przed telewizorami. Żołek na piersi jest. Powodzenia. Attention, un gros acteur qui vient de tomber en première boucle. Samuel Guez, un peu attardé, ça va être compliqué pour Samuel Guez. Gaze, malheureusement, 25, dobrze, zabrać się. Jest Krzyniu, Dobrze idzie. Allez, Samuel Guez qui n'a pas réussi encore à revenir au contact avec le groupe de devant. Et encore une fois qu'il sera au contact, il va falloir qu'il remonte. Et pour l'instant, Lucas Van Brouwer qui n'a pas l'intention de laisser venir le champion du monde. Hop, Krzyniu, hop, hop, hop. Pour le passage devant nous. Et avec dans son sillage Thomas Litscher, le champion suisse. Il ne lâche pas du tout ce nom de très nombreux champions nationaux là sur cette transcrite des cours. Et un petit coup d'œil, c'est pas. Nie no Krzyniu, co on robi? Zostaje na zewnętrznej mija, kolejny zawodników. O Krzyniu, hop. 6-1 to go. Aj, aj, aj.
Merci Vital Albert qui doit faire le travail avec André Hazen pour Konrad Andresch. Levent, c'est celui qui ferme la marche du premier groupe. Closing of that first group is Levent. And here we come, it's going to be Quatre tours et le public, vous allez aller crescendo au fur et à mesure qu'on va s'approcher du dernier tour. À chaque fois, vous tapez un peu plus fort, vous criez un peu plus fort. Chaque passage, passage après passage, et Sam Gales qui est. Ouais, 8 petites secondes sur les barrières, à taper dans les mains, à crier, à encourager les coureurs. On aimerait vous entendre là pour l'amorce. Trois tours de l'arrivée. 3 laps to go for Alan Hassel leading out to Aldridge and Company. Bob Barrow, Metrician. Luca is very strong. He's staying with the group, but it's Hassel that is now leading the charge. Et encore une fois dans l'attention, on accélère. Celui qui a essayé de décramponner. Ile postawiłeś kasy? On to pójdzie. Czyli idzie na wynik życia. Które to będzie miejsce? 17! Ja pier! Krzyniu! Kur! Ja pierdykam! Ja wiedzą. Co jest? 17? Nie byłeś przekonany. Nie, ale zabrałeś się w idealną grupę po prostu, tam za tobą pękło wszystko. Wszystko było wyliczone. Ale to było! Jaś go? Mówiłem, że on jest szybki, no. A ty nie wierzyłeś. No, nie był przekonany dzisiaj rano jest. Ale mogłeś tego gej zacząć, mówiłem mu przez ale, ale widziałeś, co ten gej zrobił potem. Nie no, kurde. Syku. Ale żeś poszedł. Jak kokos. No. Koronę, my są sobie trochę zaimponowani. No ładnie, ładnie, to było dobre. No. 17? Piękny wygląd, tak, 17 no. Tam jeszcze cię porobił. To tak, ale to tak było, wszystko było. Ale jeszcze jakby było parę metrów, ale... to i Blewinsa, jakby jeszcze z pół pojazdu. Ale kurde, dycha to była no blisko, blisko, blisko. No. Nie, pięknie, pięknie. Jednej rundy zabrakło. No nie wiem, już byłem innego zdania. Myślę, że dobrze się skończyło. Myślę, że wszyscy bralibyśmy w ciemno na rozgrzewce taki wynik. No to nie? Stracili 25 sekund. No. Czyli jednak się tak nie rozciągnęło, chłopaku. Nie. No tak też czułem, że u nas to będzie... No ale nie, no ale tempo było zabójcze. No. Nie było neutralizacji, jak to zwykle bywa czasem. Nie było. No już, maile znowu. Przed startem maile, po mecie maile. Nie, musiałem na grupie tu przeklinamy odpisać. Tu Karol pisał, że wyobraź sobie, że ja i Bernie się gonimy. Miejmy nadzieję, że nie. Nie. Ja miałem przypał. Nie pierwszy raz. To powinien, tam nie można nagrywać. No, w strefie nie, tak. Ale sympatyczny. Takiego? Clean.
Win. Całe szczęście. No co tam teraz? No koniec, kontroler. No, no widzisz, no widzisz. No, czekaj, było tak szybko jechać. Czekaj, a o czym będziemy rozmawiali? Jak się masowaliśmy? No. Just sign here. Okay. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy pół dnia, nie? Okay. Macie może moją kamizelkę? Ja mam. Tak. To no, coś tam potrzebujesz, wodę. No, może byście mi jakąś bluzę przynieśli. Zdałeś radę! Nie, tu! Nie, tu! Słyszałeś, jak żeś tu O, słyszałem. Ja też tu poproszę. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. To my dziękujemy. Większych sukcesów! Zawsze wam do tego radę! Oczywiście, że tak. Ola, a to może pójść z Krzychem? Powiem, gdzie jesteście, a ja... Krzychu, mordę, idę... Krzychu, więcej autografów niż zwycięzca rozdaję. A Krzychu, to jaką bluzę ci przynieść? Jaką swoją? No i jak mordę. Rowerową. I sobota, dzień treningowy, jeszcze piękna pogoda, ale 9.30 Leszek już kręci drugą rundę. Ale to wszystko nie będzie tak ładnie. Tam jest downhill, finały dla juniorów zostały odwołane ze względu na drastyczne warunki pogodowe. Dlatego odwołali juniorów. Fajne są, nie? Drastyczne warunki pogodowe. Elitę przełożyli na rano. Miała być po południu. Ale dlaczego? Przecież piękne słońce świeci. Co jest, kurde? Z gorąco, fajnie. A Leszek smaży. Leszek smaży, podgrzewa tam, podgrzewa. O, o. Dajesz, Leszek, dajesz, dajesz. Dajesz, nie przestajesz. Ale idzie, ale idzie. Hop. Jacyś chłopcy jadą, ale my nie znamy, bo to jak coś. Czarna owca. Czarna owca. No, no tu patrz, tu wszyscy na czarno. Co to kule jest? No jest orzełek. Team Black. Team Black. O, o. No tu też się była moja. A tu bike park żyje non-stop. O, o. Różowy rowerek i za nim cała grupa. Wszyscy za różowym rowerkiem. No, deszcz się zbliża, już prognozy mówią, że o 11, miał być o 12. Nadciąga, nadciąga. Lesiu, ale wyścig jest jutro, jutro jest wyścig. Hop, hop, hop. Ile jeszcze? Nie powiedział nawet. Nie no, zo, co, ale smaży. To jest Lesiuwa. Ups. Jest 9.50. Aktualizacja pogody, patrzcie. To jest tak, a tam już jest tak. Pokażemy za pół godziny. Co tu się odbywa? Co tu się odbywa? Przecież nie pada, chłopcy. Czemu zakładacie opony na błoto? Bo już jutro będzie padać. Sztorm jutro będzie? A jak? Sztorm. Of course. Of course. 61. Ale idą na dwa. Oj, ktoś tu przez płot skacze. Nie znam. Perfekt. Bagger ekspert, no. Kręć go. Coś tam szorujesz. Minimalnie. Czwóreczka. A Krzychu ma? Ja mam. To już zrobi, jak ma. No tak, ale już daj mu, no. Daj mu. Dobre to ma.
Foksik nie pęka? Nie. Ja to 30, a to jest 32. Co? To było dobre. No po prostu to trzeba przeskoczyć, żeby kontaktu z belką nie złapać, bo śliznie. No. A jak nie? No to też nie głupi pomysł. No nie, nie, bo tu nie można mieć kontaktu z belką, żadnego. Kontakt z belką jest gleba od razu. A szczególnie przednim kołem. No ja też tak jadę. Trzeba było jedynie tam z korzeni. No tak, no dlatego ja jechałem z korzeni. Przecież. Ale możesz pojechać stąd, tylko chodź, ci powiem, o co mi chodzi. No i dlatego mówiłem, że tu trzeba przejść jak najpóźniej, żeby jak najwięcej deszczu spadło, bo to się wszystko zmieni. Zobacz tu już. Także jutro poranny trening na pewno będzie grany. Poranny trening, wyścig o 9. Poranny trening o 7.30. No ale właśnie dlatego mówię, że to do jutra się wszystko tu wyślizga i to trzeba będzie zweryfikować. No i tu wtedy jest tak. Nie, no jadą spokojnie to. Dobra, nie przywiązujmy się do tego za bardzo. O, o to mi chodziło, Ola, patrz, żeby pojechać jak najwyżej. Żeby jak najbardziej pod kątem, wiesz, to zrobić, tą belkę. Nie wzdłuż. Najechać sobie nawet tu szerzej i po prostu zrobić jednak dropa, nie? No właśnie, widzisz, żeby przeciąć w tą stronę, nie? I jak najszerzej sobie tu najeć. Albo ta. No i tu nie ma co kombinować, bardziej, że to... Można tak. No i... Za wolno, za wolno. Trzeba szybciej. Obiecałem widzom aktualizację pogody. Widzieliście to piękne słoneczko. I to by było na tyle. Pozdrawiam kibiców z Polski. Pozdrawiam kibiców z Polski. Tak, no jest już przełajowo. Na downhill sobie tam, o. No i zobaczmy, teraz dohamowanie. No nie. Pater. No to teraz my. No i zobaczymy, czy Gaba utrzyma linię po skoku. Bip. No ale to jest wtedy mega wolne. O i właśnie o tym mówiłem, że tutaj tnie tak, żeby do tamtej linii dojechać, to jest ciężko utrzymać. Także tego pogoda jest piękna na downhill. Na cross country jeszcze dopiero ma być, bo poprzekładali wszystko, bo po południu mają być giga opady. Jak widzicie, już jest ciekawie, a będzie jeszcze ciekawie. Także grube opony na błoto i znowu cyklokrosowa technika bardzo się przyda, bardzo, bardzo. Szczególnie na tych szybkich, trawiastych, że tak powiem, trawersach. No i w lesie zresztą też po koszonkach. No i aktualizacja, słuchajcie. Minęło w zasadzie 2 godziny, skąd byłem z dziewczynami na trasie. Teraz wjechałem z Kinią. I patrzcie, znowu lampa. Grzeje, bo na czarno.
bo mówimy, mokro, 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 przed chwilą przestało padać i momentalnie od razu grzałka. A oni mi mówili, że nie mam co liczyć. Na okienko? Rolka została. Nie, nie, było okienko takie na 3 godziny. No i się sprawdza. Od 14 do 16 można jeździć. No właśnie. Aż tyle nie będziemy jeździć, ale... Życie, a to było wszystko przemyślane. Tak. Nie no, podjazd jest mega stabilny w tych warunkach. Zobaczymy dalej. No i cała filozofia. No i pomimo tak solidnego opadu... Co? Chwila, moment i to przesycha, przesycha. Wywaliło mnie tam. No. Wydaje mi się, że... za szybko chcę zakręt zrobić. No, w sensie dłużej tak pojechać się... prosto musisz. No. W sensie, a, no po wyskoku, tak? Od razu w lewo. W sensie za tymi przed kamieniami, za drugim tym uskokiem. Za drugim i przed trzecim. No tak, 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 no tak. Co? No trzeba spokojniej, dłużej pociągnąć prosto i dopiero złamać. No jedźmy na dół, w sumie tylko dokończymy rundkę zapoznawczą. I tyle, i asfaltu trochę. No zaraz pojedziemy. O, tam to już mamy obszajone. Pojechałem do suchego teraz, nie? Do górnego, tak. Tak, a normalnie jadę rynną. I cały czas prosto, prosto, prosto. Tutaj wleczę, bo nie ma gripu, ale nie jest potrzebny. Bo tu wpadasz idealnie obok belek. O, no obok, no zobacz ślady. Patrz. To jest mój ślad, widzisz, na tym pieńku. No. Widzisz, i tu mam grip na dohamowanie, bo tu nie masz. No nie masz. Wpadam i ta rynna na dole tak idealnie trzyma, żeby to... łamać, dlatego mi to kurde siedzi mi ta linia. Bo bez kręcenia. Ja jechałam tutaj po tych belgach. No właśnie, ale to śli, no i tak ja skręciłaś. Ja nie wiem, no przestraszyłam się tego, jak się nie, no tu jest dobre to, że tu ja przy tym tak drzewie. Ja się tak średnio mieszczę, no. Tu? No to ja się mieszczę, a ty nie. Widzisz, że masz wyższą kierownicę. No tak, 2 cm, tak. Ale tu jest tak jakby widzisz, wyjeżdżony taki dół, że tu z niego nie wypadasz, nie? Widzę, ale wiesz... Wtedy walisz drzewo w tamten skruszony pieniek i obok belek i... Dotykasz drzewa? Nie. Nie dotykasz. Nie opieram się drzewa. Tu ktoś próbował na prosto, no ale jak na prosto i za drzewem w lewo? Może na prosto i nad... Nie, chyba nie. Kręcenie tutaj. Tu. Tu i przez belki, no nie wiem, dużo, dłużej. Jedź prosto w rynną. W rynnę? W rynnę, w rynnę. A potem lekko do góry czy do drzewa? Nie, do drzewa, do drzewa, do drzewa. Dole, potem już w selinę. No i okienko pogodowe idealnie wykorzystane. Jak widzicie, leje z powrotem. I w sumie chyba na tym zakończymy ten odcinek. I tu zrobimy odcinek stricte wyścigowy. Także... zapraszamy na kolejny. No ładnie będzie, ładnie. Trzeba to ogarnąć teraz.